trzy inwestycje, które przez ostatnie parę miesięcy były wykonywane, zakończyliśmy i oddaliśmy mieszkańcom naszego miasta. Jest to teren kompostowni, który ma prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Na tej kompostowni będziemy przetwarzać po dostarczeniu przez Remondis Gliwicki i mieszkańców Dobrzoku wszelkiego rodzaju odpady zielone, liście, trawę, jakieś pnie, konary, cokolwiek mieszkańcy nam dostarczają. Następnie teren ten został ogrodzony, a wokół niego wykonaliśmy barierę antyodorową mokrą, co ma szczególnie, myślę, dużo zalet w przypadku, kiedy planujemy przerzucanie pryzm kompostowanych. Pryzmy te wydają wtedy niezbyt przyjemne odory, natomiast ta bariera, jak sama nazwa wskazuje, jest antyodorowa, ma niwelować te zapachy, wyłapywać cząsteczki odorów i mam nadzieję, że zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i nasi pracownicy, jak i osoby oczekujące na nieopodal położonej autostradzie na Bramkach odczują różnicę. Kolejną, już trzecią inwestycją jest plac manewrowy przy PSZOK-u, czyli punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mamy prawie po 150 klientów PSZOK-u dziennie, w związku z tym zaczęliśmy dostrzegać pewne niepokojące zdarzenia drogowe. No i w ślad za tym poszło myślenie o tej właśnie inwestycji, czyli żeby tak dogodnie urządzić ruch kołowy, żeby no nikomu nic nie groziło i żeby poruszanie się po PSZOK-u było zupełnie bezpieczne. Teraz jeszcze na terenie PSZOK-u jest uruchomiony punkt drugiego życia rzeczy, który też się cieszy bardzo dużą popularnością, w związku z tym musimy dbać o naszych klientów i o ich bezpieczeństwo.